Cześć, pasieka gromadzy. Mamy dzisiaj środę, 27 marca. Jestem tu w pasiece. Miałem od rana robić przeglądy, ale powiem wam, że odbierałem dzisiaj wędzę. Ten wosk, co wysyłałem, kiedyś nagrywałem na filmiku, to już dzisiaj wędza była do odebrania. A że znajomy jechał w tym samym miejscu, przerabiał, no to mi zabrał. I podjechałem do niego, zabrałem później jakieś zakupy, obiad, no i tak zeszło, że jest po 14, a ja dopiero przychodzę tutaj działać. Patrzcie, jak pięknie brzoskwinia rozkwitła. Ostatnio pokazywałem kilka dni temu, że były pączki, a już praktycznie pszczółki i latają, i wszystko pięknie rozkwitło. Czereśnia, patrzcie na czereśnia. Czereśnia już lada moment, pewnie już po Wielkanocy zakwitnie, bo już też białe pączki się robią. A może i przed, albo w trakcie. Możliwe, bo ma być 23 stopnie. Ma być 23 stopnie w sobotę i chyba w niedzielę. Święta bardzo ciepłe. No jest końcówka marca. Wszystko ruszyło. No trochę dzisiaj wieje. To jest jeden minus. Będzie, nie wiem, czy będzie dobrze słychać na nagraniu. I czy nie będzie mi zwiewać. Mam właśnie tutaj nowy strój. Ja miałem ten poprzedni, tak jak i teraz, bo mi się sprawdził od Fabio. Wrzucę w opisie filmu nazwę, link do miejsca, do sklepu, gdzie można kupić, bo pewnie parę osób będzie się pytało. Mówię, no jeden komplet, to jest bluza pszczelarska, nie cały taki kombinezon, tylko bluza pszczelarska. No i przez 2 lub 3 lata używałem, trochę już brudny, ale jeszcze było wszystko ok z nim, chyba pod jedną pachą tam mi się troszkę rozpruło, ale ja to zaszyłem i dalej używałem przy tych przeglądach wcześniejszych, to oczywiście. No i dalej ja ten nie będę wyrzucał, może mi się przyda, może wiecie, komuś pożyczę, ktoś mi będzie tu pomagał o podobnym wzroście, więc jeszcze nie jest, że tak powiem, do wyrzucenia, tylko po prostu wziąłem teraz też rozmiar większy, L-kę, bo tam miałem M-kę i nie tyle, że tak przytyłem, co jak brałem jakąś grubą bluzę, bo na przykład przy jesiennych przeglądach jest zimno, czy teraz wczesnowiosennych, to M-ka była dla mnie ciasna, jeżeli dużo na sobie miałem ubrania, dlatego wziąłem jeden rozmiar więcej. No i mam nadzieję, że teraz będzie troszkę wygodniej zakładać po prostu. No, tu też brzoskwinie pięknie kwitną, także no dzieje się. Powiem wam, że paki tak poleciały w górę, jakby miały lada dzień zakwitnąć. Mniszki jechałem, kwitną już. Ciekawe, czy tu gdzieś u mnie, ale tutaj przynajmniej na pasiece nie widzę mniszka. Ale tam, gdzie była skoszona trawa, przy drodze przed chwilą wracałem z Legnicy, to już widziałem sporo kwitnących mniszków. Także no u mnie to już rosną na całego. Chociaż niby kalendarzowa trwa od kilku dni, no to praktycznie cały marzec to już była taka, wiecie, jak w poprzednich latach, początek marca był taki jak w poprzednich latach koniec. No, wyjątkowo w tym roku szybko wszystko kwitnie, ruszyło. Luty był ciepły, marzec też był ciepły, no i po prostu ten miesiąc prawie do przodu jest. Zobaczymy, jak rzepak ruszy, myślę, że najpóźniej w połowie kwietnia, zwłaszcza że to ocieplenie ma być teraz przy świętach. No nic, ja będę zaglądał dzisiaj do rodzinek, coś tam wam nagram na pewno, możliwe, że będę poszerzał. Słyszałem, że dużo osób już dokłada ramek, nie ma na co czekać. Może ramki pracy, może węza, może susz. No w pierwszej kolejności susz oczywiście daję, jak go mam. Chodzi o taki susz przeczerwiony, no bo susz z miodni to dajemy do miodni. A susz taki gniazdowy, raz, dwa razy przeczerwiony, póki jeszcze nie przetopimy, to dobry jest taki właśnie, nie czarny, tylko brązowy, do tego, aby poszerzyć na wiosnę, bo pszczółki nie tracą tej energii, co przy odrabianiu węzy. No i po prostu matka od razu wchodzi, jak jest pogoda, nie trzeba czekać. Chociaż powiem wam, silna rodzina, dacie węzę, one ledwo tam nadbudują tą ramkę tej węzy, a matka już potrafi w takie bardzo takie niskie, nisko odrobione te komórki już jajka sadzić. Czy też miałem takie akcje, że ta do połowy była pociągnięta węza, a matka już po prostu takie mają czasem zapał pszczoły, żeby się rozwijać, żeby matki czerwiły. Jak jest dobra pogoda, jest sporo pożytku. No dobra, ja tutaj
idę, ubiorę tą bluzę, wezmę, rozpalę podkurzacz i działam. Wieje, no ale jest ciepło, 19 stopni, trzeba to wykorzystać. Jutro ponoć może padać i ma być chłodniej, więc nie wiem, czy jutro, czy pojutrze dokończę przegląd, bo dzisiaj już na pewno wszystkich rodzin nie przejrzę. No a tak wyglądam już w bluzie. Trochę wieje i ciekawe, czy mi nie będzie tego po prostu mojego kapelusza zwiewać. O, właśnie, gdzieś tu miałem karteczkę i mi karteczkę zwiało. Pierwszy ul. Holender. Myślałem, że jest przyklejona, bo była taka, a widzę, że mi już gdzieś zawiało. Dobra, dam na chwilkę pauzę i poszukam. O, poszła świat. Myślałem naprawdę, że ona jest tutaj przymocowana. A jak wyglądają pszczółki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ramek. Czyli tutaj trzeba będzie ramkę pracy już włożyć. Tylko zobaczę, jaki jest pokarm i ile jest czerwiu. Tutaj taka średnia rodzinka była, z tego co pamiętam. No, ten wiatr jednak tu przeszkadza dosyć. Ale no, jakoś muszę sobie poradzić. Zobaczę oczywiście, ile mają pokarmu i jak wygląda z czerwieniem, ile ramek jest zaczerwionych, co jest na ostatniej. Ostatnia jest dosyć lekka, tu jest troszkę pokarmu. No i ona by była jako ostatnia. Tutaj rodzinki, dobrze by było jakby ta rodzinka zaczęła odkładać pokarm, ewentualnie ją gdzieś bliżej gniazda. No jak to tu wygląda? No pokarm jest, pokarm jest. Tak, możliwe, że tą pustą ramkę taką gdzieś blisko czerwiu dam, żeby matka miała gdzie czerwić i przyniosę ramkę pracy. No bo one są na 9 jako 10 ramka pracy. Ta ramka jest pełna pokarmu, może ona iść nawet jako zatwór. O, tu jest ładnie dużo pyłku. Coś błyszczy. Jest pyłek, możliwe, że już tu będzie czerw. Trochę wieje i pszczoły nie są wcale takie zadowolone, że grzebie. No, tutaj jest pełna ramka pyłku. Bardzo ładny pyłeczek. No może taka niepełna. Patrzcie, ile tu jest świeżego nakropu. Tak, noszą jak jest ciepło. Wierzby nektarują. Ale nie ma dużo czerwiu. Na razie jeszcze do krytego nie doszłem. A już połowa ramek. No chyba, że matki nie ma. I się zaraz zacznie. Tam widzę już czerw jest kryty. A tutaj co? Larwy są. No, przez ten wiatr pszczoły nie są zbyt zadowolone. Ogólnie są łagodne jak baranki, a dzisiaj no trochę je wkurzyłem. Tu jest czerw, widzicie, ładna ramka z czerwiem krytym. Chyba, że tutaj aż na przodzie czerwią, to przydałoby się scentrować i dać jedną ramkę pustą na przód, a zabrać, przesunąć ramki z czerwiem i chyba tak zrobię. No, ale tak czy siak idę po ramki pracy. Tam, gdzie trzeba będzie, to się dołoży. Dobra, zobaczymy, co tu jest na tej ostatniej ramce, bo mnie to ciekawi. Jak tu jest jakiś czerw, to ją. Dobra, słabo widzę, muszę dać pauzę na chwilę, bo jedną ręką ciężko mi to przyłożyć przy tym wietrze. A, tu jest czerw, tu jest czerw. Dobra, czyli tak zrobię rzeczywiście. Jedną z ramek z tylnych przełożę naprzód jako pierwszą,
No bo tu widzieliście, pierwsze 4 czy tam 5 ramek nie było z czerwiem, więc można to gniazdo scentrować, a ja jeszcze idę po ramkę pracy. Ramkę pracy daję jako przedostatnią z tyłu zawsze, żeby mi było wygodniej ją obserwować, nawet w gorszą pogodę. No dobra, tak jak wspominałem, jedną ramkę z tyłu, tą ostatnią przyłożymy tu z przodu. Jakąś z pokarmem damy na sam koniec, a tu damy ramkę pracy. Ta będzie pusta, prawie tam troszeczkę było tego pokarmu. Ona pójdzie naprzód, będą miały gdzie pyłek ładować. Pierwsza ramka od frontu lubię, jak jest taka właśnie zapełniona pyłkiem. Więc troszkę to scentrujemy. A tą ramkę, tylko zobaczę, czy jajeczek tu nie ma, żeby nie rozdzielać teraz gniazda, ale nie ma. No, tu jest pokarm. One tu jeszcze powinny składować właśnie nektar. Tu będzie w to miejsce ramka pracy szła, ale na razie muszę to w miarę ścieśnić, żeby z przodu zmieścić rameczkę suszem z tyłu do przodu. No i to będzie już ułożone gniazdo elegancko. Nie wiem, kiedy będę drugi korpus dawał. Wszystko zależy od pogody, od rozwoju pszczół. O, ciężko idzie z tej strony. Zakitowane te ramki po zimie. Dobra. Sporo jest kitu. O. No nie są zadowolone. Atakują kamerę, bo jest czarna. A pszczoły do czarnego to tak idą średnio. No, a tutaj rameczka pracy. No i będę widział, jak rodzinka będzie już zacznie budować, znaczy, że się rozwija, że wszystko jest ok. Tak jak widzieliście, dzielone na pół ramka pracy, można zawsze na zmianę wycinać. Ja tego nie robię, bo mi się nie chce, powiem wam, odpracują całe, łagodne pszczółki, dobre, no to można nawet poczekać, aż się wygryzie. Ten czerw trutowy, po pierwsze waroza woli wchodzić przeczerwione komórki trutowe, za drugim razem, jak jest drugie pokolenie trutni. Aczkolwiek jeżeli rodzina jest agresywna, to warto już wyciąć za pierwszym razem, żeby te trudnie po prostu nie przekazywały dalej gen złośliwości, tej agresywności. Także tutaj widzicie, jeszcze nie ma tak bardzo dużo tego czerwiu, nie wiem ile tutaj, 4-5 ramek, ale jak to się wygryzie, to myślę, że zrobi się naprawdę ciasno. Dobra, lecimy dalej. Pięknie ten czerw wygląda. Widzicie, tu już sporo się wygryzło. Ogólnie pierwszy czerw na przedwiośniu jest rozstrzelany i nie świadczy to o złej jakości matki. Po prostu w tym okresie jest to normalne. Ale ładne. I to jest wszystko na wygryzieniu. To się wszystko wygryzie w ciągu tygodnia. Za tydzień będzie cieplej. No, te pszczółki są łagodniejsze. Widzicie, rodzinka obok tamtej, a już jest łagodniejsza. Tamte coś były poddenerwowane, chociaż tu też nie pojedyncze wyskakują. Tutaj jest gniazdo. Piękny jest ten czerw, ale pszczoły też już jest dużo. W porównaniu z tym, co 2 tygodnie temu, jak wróciłem z Azji, a teraz widać, że jest gęściej. O, tu się już wygryzło sporo. O, patrzcie, tu już są komórki trutowe. Czerw trutowy, nie komórki, bo komórka to może być bez larwy, bez zasklepu. No ciężko z tym wiatrem, ale widzicie, i ta rodzinka wcale nie jest jakaś silna. No już ma tutaj, miała pewnie szerokie komórki, no i mamy czerwik trutowy. Czyli panowie guciowie, gucie się już niedługo. O, tu jest matka, a gucie już niedługo pewnie zaczną się wygryzać i w kwietniu zaczną latać. No, także tak wyglądają średnie rodzinki. No, a tutaj zabieram już ocieplenie, daję ramkę pracy, daję ramkę suszem. No i już po prostu na 10. Ma być po 20 parę stopni w czasie świąt. Patrzyłem na prognozy, no to ma być po prostu ciepło. Nie są żadne tutaj przewidziane
duże ochłodzenia. Oczywiście, wiecie, za 2 tygodnie i może śnieg spać, tego jeszcze nie wiemy, ale no trzeba im zrobić trochę miejsca. Trzeba im zrobić trochę miejsca, bo jeżeli się wygryzie ten czerw, to chwila, moment i będzie ciasno. Także, no jeżeli nie licząc jakichś tam najsłabszych rodzin, to średnie, no i te silniejsze, to już będą na pełnym korpusie. Jeżeli chodzi o tą rodzinkę, to oczywiście zabieram już zatworomatę, robimy im trochę miejsca. Może ktoś powiedzieć, że jeszcze jest kilka dni za wcześnie, ale pamiętajmy, że właśnie dużo się pszczoły teraz wygryzie i na pewno za chwilę będzie ich więcej. A ma być bardzo ładna pogoda przez tydzień, więc to jest te 8, na których była zimowana rodzinka. Teraz daję ramkę pracy, jako przedostatnią, jak podobnie jak w poprzednim ulu. No i na koniec ramka z suszem. Tutaj nieco jest jeszcze pokarmu, jakieś tam kawałeczki z góry. No i po prostu o te dwie ramki. Dwie zabrałem matę, a dodałem ramkę pracy i jedną ramkę z suszem. Wiadomo, nie ma ktoś suszu, to będzie węza. Pamiętajcie, teraz nie rozdzielamy czerwiu. Czy w nocy jest zimno, są przymrozki, a nie ma tak dużo pszczół, żeby był pełny taki korpus, żeby to wszystko było ładnie ogrzane. Tego lepiej nie ryzykować. Zależy jeszcze jaki region kraju i jak silna rodzina jest, bo wiecie, niektórzy bardzo silne rodziny zimują, zbierają pożytki wczesne, takie jak sady. No to tam troszkę inaczej ta gospodarka idzie. Ja aż tak bardzo mi nie zależy, żeby na pierwszy pożytek pszczoły były bardzo silne, bo na rzepaku jak nie ma pogody, to takie silne rodziny bardzo łatwo wpadają w nastrój rojowy. Oczywiście da się to wyeliminować, ten nastrój, ale jest kupę roboty i no ogólnie no lepiej mieć silne rodziny, nie powiem, że nie, niż słabe, ale no u mnie nie ma po prostu aż takiej chęci w mojej osobie, żeby je na wiecie, tak mocno je tutaj stymulować, ten rozwój. Po prostu no takie mam podejście, nie każdy się musi zgadzać, a wręcz pewnie dużo osób się nie zgodzi, ale no ja mam jakieś tam doświadczenie już i no nie, to tak jak widzicie, ani jakiegoś ciasta nie daję, ani syty, no bo po prostu wiem, jak to było w poprzednich latach. Dobra, teraz zaglądę sobie do odkładówek, bo chociaż ule nowe, bo kupiłem znowu burnata, te styropianowe, to mają mi po świętach dopiero przyjść, ale mam jeszcze kilka uli drewnianych, więc w razie czego, jeżeli już się nie mieszczą w odkładówkach, to może, no dzisiaj chyba nie, bo nie mam nie przygotowane, ale jutro czy pojutrze, no do końca tego tygodnia przed świętami, no musiałbym już je przerzucić, te najsilniejsze, po prostu sobie zaznaczę, gdzie już jest bardzo ciasno, a inne no muszą poczekać jeszcze z tydzień. No, czerwik nawet zwarty w tym odkładzie, no pszczoły nie ma tak na gęsto, widać, że dopiero się wygryzie środkowa ramka. Zobaczę, ile tu jest ramek czerwiu i widzę, że jest dosyć mało pokarmu z góry, możliwe, że trzeba dzieciasto położyć, to ja muszę przejrzeć, wyciągnąć więcej ramek, żeby określić, czy nie trzeba będzie jednak dać te ciasta, bo wiecie, no jeżeli jest mało pokarmu, no to po prostu daje się ten pokarm, to już nie jest stymulacja, tylko po prostu zapewnienie rodzinie odpowiedniej ilości zapasu, bo jak jest za mało zapasu, no to matki też to wstrzymuje, no i też może doprowadzić oczywiście do głodu, a tego nie chcemy, więc ja sobie tu przejrzę i za chwilkę dam wam znać. Patrzcie, tutaj jaki piękny ten zwarty czerwa, matka Karolinka. Ale ładny czerwik, druga ramka taka. Matka chodzi z czerwonym opalitkiem. Piękne. Te Karolinki na razie naprawdę mi się podobają. Zobaczymy, jaka idzie w sezonie, ale wygląda to naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o rozwój, gdy tworzyłem odkłady, unasiennianie oraz przezimowanie i teraz czerwienie. No, jestem zadowolony, jak na razie. Ale miodu jeszcze u mnie nie nosiły Karolinki. Pierwszy sezon. Jeszcze nie chcę chwalić. Tu jest trzecia ramka. Tu się widzimy, zaczął wygryzać czerwik, ale jak te trzy ramy się wygryzą, ja nie wiem, jak one się tu zmieszczą. Część pszczoły zimowej ciągle odchodzi, ale wygląda to nieźle. No, a tu jest czwarta, też jest sporo czerwiu.
Ale widzicie, pokarm jest tutaj, ale tu nad nie ma. Mało jest pokarmu. Tutaj idzie ciasto. Mało pokarmu. To jest za mało. To już jest po prostu przejadły. No, sporo czerwiów widzę wychowały. Sporo z tego czerwiu krytego. Nie ma tu głodu, ale malutko. Trzeba dać ciasto. Chyba, że ostatnia jest pełna, ale wydaje mi się, że i tak trzeba się przynieść. Bo tam na tych ramkach no ta troszkę waży. Widzicie, tu jest piękna ramka z pierzgą. Też uwielbiam. Tu jest pokarm. Z drugiej strony trochę mniej pierzgi. No, zdecydowanie. Tutaj trzeba przynieść ciasto. No, dostałem pierwsze żądło. Dokładnie w kciuka. Złapałem za ramkę, była pszczoła, no i po prostu cyk. Kciuka, ale tak dosyć lekko, dużo tego jadu nie wcisnęła, tak lekko mnie musnęło żądełko, no ale trochę tam piecze, czyli ja jestem ochrzczony na ten sezon, czyli można oficjalnie powiedzieć, że pszczoły mnie przywitały żądełkiem i zaczynamy nowy sezon. Dobra, mam ciacho. Ciacho to fondant z diamanta, kupowałem u nich na stronie, jakby kogoś to interesowało. Dosyć tanio wychodzi, jak się tam wiecie, 30 kilo, 30 takich paczuszek. Rok temu wcześniej kupowałem w blokach, bo jest taniej, ale powiem wam, że no z blokami, z tym cięciem, jak jest gorąco, to się wszystko lepi. Stwierdziłem, że wolę troszkę dopłacić, niedużo i już. Scyzorykiem, nożykiem robimy nacięcia. Pszczoły mogły wejść, takiego X-a. O, coś takiego porobiłem. Kładniemy to na ramki. To są kilogramowe. To przykrywam folią. I normalnie w ten sposób pszczółki sobie tam poradzą. Dobra, bo wieje, ja jedną ręką nagrywam i ciężko nawet to zamknąć. Dobra, powinno być ok. Tutaj na szybko tylko tak powiem, że tu jest mniej czerwiu, jest za to pełno pokarmu, więc tutaj nie idzie ciasto, to nie jest tak, że już do wszystkich odkładówek by dodawał. Trzeba po prostu to ocenić, bo to są te przeglądy. Tutaj nic nie trzeba na razie dodawać, tutaj na trzech ramkach jest czerw kryty, tam było na czterech, no tamta jest po prostu rodzinka silniejsza i trzeba będzie na nią uważać, możliwe, że trzeba będzie przełożyć szybko po świętach. No raczej na pewno będę chciał przełożyć takie rodzinki na korpusy 10-ramkowe do nowych uli. No powiem wam, trochę mi schodzi dosyć wolno, ale też późno zacząłem. No widzicie, słońce tam już powoli zachodzi, więc dosyć szybko to robię. No tu mam rodzinkę taką w leżaku, sól leżak. Tutaj jest 21 ramek aż wchodzi, albo 22 wielkopolskie, więc właściwie nawet nadstawka nie jest potrzebna, aczkolwiek nadstawkę dokładam często, zwłaszcza na rzepaku, później już nie jest to potrzebne przy tych moich tutaj małej ilości lip czy akacji, a te leżaki są za ciężkie, nie wożę je na pożytki. Tak czy siak, no tu jest 9 ramek zimowanych i widzę, i na ostatniej ramce 9 jest pokarm, jakaś pszczółka chodzi. Ramki, które dałem za tworomatę, wylizane, czyściutkie, nic tu nie ma pokarmu, przeniosły. Tutaj widzę po notatce, już połowę notatki zjadły, jest matka AS. Akurat powiem wam, no tu czerwiu jeszcze nie ma, ale pokarm jest. No i zobaczymy, jak tu jest z czerwiem. Pokarm jest. Dlaczego mówię o tym pokarmie? Ponieważ tak jak myślałem, że wiecie, tu jest sporo rodzin w jednym miejscu i że będzie problem z pyłkiem, to pyłku jest dużo, naprawdę, rodzinki sobie fajne ilości pyłku, żadnej nie brakuje tego pyłku, to mało jest pokarmu w niektórych. O, tu już jest dalej czerw, widzicie, więc nie będę nawet wyciągał. To znaczy, że jest matka. Pszczoły wydaje się jest dużo, bo na 9 tu ramkach dołożę ramkę pracy i za ramką pracy może jedną z suszem przełożę. Dlatego chodzi mi o ten pokarm, bo tak. Raz. W dwóch rodzinach tu, w tych styropianach, to praktycznie było pokarmu tyle, co na przetrwanie. Naprawdę, było bardzo mało pokarmu. Po prostu jestem w szoku, bo 2 tygodnie robiłem przegląd. Gdzieś, gdzie było mniej, dokładałem.
pełne ramki, wycofane na jesień. Ciasto, no to tam do odkładów tylko poszło. Ale rodziny wszystkie miały tego pokarmu. Ale gdzie są plenne matki? Dostały pyłku, mało nektaru przynosiły. No i przejadły, po prostu przejadły. Do raz, tam było chyba do 3 albo 2 odkładówek dodałem ciasto. Do rodzin tutaj w pierwszym rzędzie nigdzie. Tutaj do 2 rodzin, do 3 rodzin prawdopodobnie, tak, do 3 rodzin dodałem ciasto i do 1 odkładu. Także naprawdę, no jeżeli chodzi o te odkłady, to może tam nie było takiej krytycznej sytuacji, ale tu w 2 po prostu naprawdę mnie zaskoczyło. Uważajcie, to przestrzegam, bo sam jestem, mówię, zdziwiony. Myślałem, że bardziej będzie pyłku brakować. Okazało się, że przejadły pokarm. Pomimo tego, że u mnie była pogoda lotna w większości przypadków i miały gdzie nosić, no ale nektaru mało. Dużo zjadły, mało przyniosły. Także no, widzicie. Dobrze, że zaglądnąłem. Z rodzin, które tu przejrzałem, no to tu sobie zaznaczyłem. Ta rodzinka jest słaba. Fajnie matka czerwi. Czerw jest zdrowy, fajny, zwarty, ale jest mała. Będzie do łączenia. Raczej ją będę łączył z jakąś inną, jeżeli znajdę jeszcze w podobnej sile. Także przestrzegam. Zobaczcie, czy u was też nie ma problemu z pokarmem. Bo tutaj, wiecie, one mocno się rozczerwiły. To tak nie jest, że to je wstrzymało, bo nie miały pokarmu. One miały pokarm 2 tygodnie temu. Ale one go właśnie na ten czerw, na to wszystko, na ten rozwój zużyły. Ja akurat to w dobrym momencie jeszcze dołożyłem i sprawdziłem, bo no już praktycznie za kilka dni, no nie wiem, no może znajdą ten nektar, ale mogłoby to tak być właśnie, że no, przystopowałoby. Nie wiem, czy by one padły z głodu, pewnie by część czerwu wywaliły albo zjadły, ale no dla takiej rodziny to jest no mega minus na rozwój. No bo przecież jak rodzinie zabraknie teraz, gdy jest ten najpilniejszy rozwój, zabraknie tego pokarmu, no to co, w jaki sposób ma się rozwijać taka rodzina pszczela, jak ona jednym z najważniejszych momentów w roku, rozwojowego przynajmniej, wczesną wiosną, zabraknie jej albo właśnie nektaru, czy tam pokarmu, albo pyłku. No, pyłku jest dużo, ale tutaj, no zdziwiłem się, w ogóle się tego nie spodziewałem. Tak czy siak ja muszę tutaj zamknąć, chociaż no, raczej rapunków nie ma, widzicie. Teraz już jest wieczór i one w miarę się pochowały, widzicie, lotów tutaj nie ma, jako takich. Ale żeby nie wychładzać tego gniazda, to ja już tutaj gadam i wiecie, no raczej tam wiecie, nie zaszkodziło tym moje gadanie im, bo tutaj wszystko jednak jest sporo pszczoły i grzeją, ale jest duży wiatr, źle się pracuje, pszczoły są agresywne, nie dość, że właśnie często po tej agresji widziałem, że jest mało atakują, że jest mało pokarmu, to ten wiatr widać, że je denerwuje. Także ja tu dokładam ramkę pracy na sam koniec i jeszcze jedną ramkę z suszem tutaj przełożę i zaraz tylko jedną ręką, to wiecie. Dobra, tak czy siak, ja jutro czy pojutrze, no zostało mi większość pasieki jeszcze tam odkładówki, to na pewno coś jeszcze dogram, dlatego ja już kończę na dzisiaj, bo jest późno, może zdołam jeszcze przeglądnąć, ile tu mi zostało 3 ule, zanim się ciemno zrobi i zanim już będzie ciepło, jest, bo dzisiaj 19 stopni u mnie było. Ale już tego nie będę nagrywał, no bo po prostu, żeby jak najszybciej to skończyć. Także, no, takie moje tutaj podsumowanie. Pyłek jest, rozwój jest fajny, widać, że jest więcej pszczół niż 2 tygodnie temu, ale jest pełno tego czerwiu zasklepionego, który jak się wygryzie, to myślę, że po świętach będzie już w ulu widać tą różnicę. Teraz jest troszkę więcej niż 2 tygodnie temu, nie ma jeszcze takiego mega przeskoku, że wiecie, jeden korpus i pełny pszczoły, że aż pęka w szwach i trzeba dać kolejny. Ale możliwe, że za tydzień jak się wygryzie te kilka ramek czerwiu, co jest czerw kryty, to się zmieni właśnie ta sytuacja. Teraz część pszczoły zimowej po prostu już umierała, część po prostu dużo, dużo z niej po prostu umierała, więc nawet jak się te młode pokolenie wygryzało, to tak nie było widać tej dużej różnicy. Lekka jakaś tam jest, ale myślę, że teraz jest taki okres, właśnie ten pierwsze dni kwietnia, gdzie będzie naprawdę widać dużą różnicę. I pewnie nie jeden się spóźni z pożegnaniem. Także ja kończę nagrywać. Mówię, zrobię sobie tak, żeby już ten rząd mieć skończony na dzisiaj. Jutro, jeżeli nie będzie padać, dokończę przeglądy. Coś tam na pewno nagram. Także cześć. Trzymaj.